Księżniczka Iguana. Dawno, dawno temu w erze magii i wróżek istniało rozległe królestwo siedmiu królestw. Królestwo wróżek, ogrów, nimf, wszelkiego rodzaju zwierząt, smoków, stworzeń morskich i ludzi. Nazwano je Królestwem Avionu. Avion miał tylko jednego władcę, króla. Zawsze starał się jak mógł, by rządzić siedmioma królestwami, ale zawsze coś szło nie tak. Panie, lochy smoków zostały zapełnione błotem. To zapewne z powodu ogrów. Walka ogrów i smoków się zaostrza. Ta walka sprawi, że inne królestwa będą przestraszone oraz niespokojne. Panie, udało mi się rozszyfrować przyszłość. Jest tylko jedna osoba, której przeznaczeniem jest panowanie nad Avionem i zjednoczenie wszystkich krain w harmonii. O, wróżko, przynosisz wieści wielkiej ulgi. Kim on jest? Twój najmłodszy z trzech synów, książę Jakub. Ale by osiągnąć swoje przeznaczenie, będzie musiał ożenić się z księżniczką Iguaną. Co? Księżniczka Iguana pochodziła z dalekiego królestwa zwierząt. I tak, była iguaną. Legenda głosiła, że księżniczka Iguana była kiedyś człowiekiem, ale z powodu klątwy za dnia została przemieniona w iguanę. W nocy zostanie przemieniona w ludzką postać. Król odwiedził królestwo księżniczki Iguany i wyjaśnił jej, że dla dobra wszystkich krain związek jego syna z nią jest niezwykle ważny. Ponieważ księżniczka również wierzyła wróżce, łaskawie się zgodziła. Słyszała wspaniałe opowieści o księciu Jakubie i miała zaszczyt zostać jego małżonką. Książę Jakub był uczciwym przywódcą oraz skromnym synem. Kiedy zdał sobie sprawę, że ma poślubić księżniczkę Iguanę dla lepszej przyszłości Avionu, zgodził się bez pytania ojca. Ślub odbył się wkrótce, ale książę nie był z tego zadowolony. Książę Jakub? Tak! Pani, jesteś w złym pokoju, jak sądzę. To są prywatne komnaty moje i mojej żony. Księżniczki Iguany. No, to jestem jednak w dobrym miejscu. Książę Jakub zrozumiał, że piękna kobieta stojąca przed nim to rzeczywiście jego świeżo poślubiona żona, księżniczka Iguana. Biorąc pod uwagę jej klątwę, nocą przemieniła się w człowieka. Księżniczko! Och, moja piękna księżniczko! Powiedz mi, co to za klątwa, a ja ją zdejmę. Możesz wtedy zrzucić skórę Iguany i być moją księżniczką na zawsze. Książę, zostałam przeklęta przez magiczną istotę. Drzewałam się na Iguanie. Jak śmiesz zachowywać się okrutnie wobec zwierząt? Myślisz, że jesteś ponad tymi wszystkimi stworzeniami tylko dlatego, że jesteś człowiekiem? Przeklinam cię! Za dnia będziesz Iguaną, a klątwa zostanie złamana tylko wtedy, gdy osoba tak arogancka jak ty zdecyduje się zaakceptować i pokochać cię w skórze iguany, którą gardzisz. To taki straszny los. Poszukam tej magicznej istoty i poproszę ją o złamanie klątwy. Nie, książę, nie obwiniam go. To był mój błąd, że byłam okrutna wobec tej iguany. Każdego dnia, gdy przemieniam się w iguanę, widzę świat oczami tych stworzeń. Jest tak wielu ludzi, którzy są okrutni wobec zwierząt i to niby dlaczego? Tylko dlatego, że możemy? Każde stworzenie ma duszę. Wszyscy zasługują na szacunek. Niepokojenie, dręczenie i traktowanie innych stworzeń i zwierząt z okrucieństwem to oznaka słabości, książę. Księżniczka wyjaśniła, jak szybko została zaakceptowana przez Królestwo Zwierząt, które uczyniły ją swoją księżniczką pomimo klątwy. Rozumiem, księżniczko. Ale jesteś taka piękna jako człowiek. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by złamać klątwę. Czego nie rozumiesz, Jakubie? Jedyne, co musisz zrobić, to zaakceptować mnie w każdej postaci. Książę Jakub wszędzie uporczywie szukał lekarstwa na klątwę księżniczki. Nigdy nie poznawał księżniczki w dzień, zaś przez całą noc rozmawiał z nią w ludzkiej postaci. Wkrótce książę był sfrustrowany posiadaniem za żonę iguany. Lud królestwa zaczął się z niego śmiać.
Iguana! Och, biedny książę! W końcu pewnej nocy książę Jakub zakradł się do komnat i gdy księżniczka spała w ludzkiej postaci, ukradł jej skórę iguany. Nie! Księżniczko! Oszukałeś mnie, Jakubie! Nie możesz zaakceptować swojej żony we wszystkich jej skórach! Zatem jak kiedykolwiek zaufasz królestwu Avion? Nigdy cię nie wybaczę, Jakubie! Księżniczka Iguana nie mogła pozostać w swojej ludzkiej postaci, a jej skóra zniknęła. Jej duch opuścił pałac i księcia Jakuba w rozpaczy. Mijały miesiące, a sytuacja Avionu się pogarszała. Król starał się jak najlepiej radzić sobie z chaosem w królestwie, ale to nie wystarczało. A co do księcia Jakuba, pogrążał się we wspomnieniach i miłości swojej żony, która go opuściła. Idź do chaty Baba Jagi, synu. Pomoże ci sprowadzić ukochaną z powrotem do domu. Baba Jaga była wiedźmą, która mieszkała w mistycznym lesie. Nie należała do żadnego królestwa. Legenda głosiła, że była najbardziej przerażającą czarownicą. Cóż, chcę, by królestwo Avionu się połączyło, jeśli odzyskanie iguany jest na to sposobem. Pomogę ci odzyskać żonę. Ale najpierw musisz zdać mój test. Odejdź moją chatę i przekonaj każdą żywą istotę, którą znajdziesz w promieniu 50 metrów, by poszła z tobą. Pamiętaj, że wszystkie stworzenia mają duszę, tak jak ty. Zatem jeśli będziesz dla nich w jakikolwiek sposób okrutny, odmówią pójścia z tobą. Książę Jakub wyruszył w podróż. Po drodze natrafił na różne stworzenia, którymi łatwo poczułby się zniesmaczony, ale nie ustąpił. Chciał odzyskać swoją księżniczkę. Witam, panie Skunksie. Potrzebuję twojej pomocy. Wróciłbyś ze mną do chaty Baby Jagi? Książę Jakub starał się jak mógł zwracać się miło do każdego stworzenia. Książę Jakub zebrał się na odwagę i kontynuował podróż dookoła chaty. Kilka godzin później wrócił do chaty ze wszystkimi zwierzętami za sobą. Teraz rozumiem, dlaczego poprosiłaś mnie o sprowadzenie tych stworzeń. Żeby kierować 7 krainami, władca musi odnosić się z szacunkiem do wszystkich stworzeń. Odrobiłem swoją lekcję. Ale dlaczego te stworzenia mnie nie skrzywdziły? Bo to nie są prawdziwe stworzenia. Od tak po prostu zwierzęta zamieniły się w chochliki i wyleciały z chaty. Wkrótce będziesz królem, młody książę Jakubie. Masz zamiar połączyć 7 krai. Nie mogę ci wysłać węży i skorpionów bez ochrony. To jadowite stworzenia. Ale odrobiłeś swoje lekcje, a teraz nadszedł czas, by ponownie zdobyć zaufanie żony. Zrobię naprawdę wszystko, by znów mi zaufała. Księżniczka, wejdzie do tej chaty jako gołąb. Zatrzymaj ją z największą miłością. Tak zrobię. Uspokój się, książę. W twoich rękach jako gołąb zmieni wiele postaci. Musisz ją zaakceptować i kochać we wszystkich skórach. Myślisz, że dasz radę? Zrobię wszystko dla przyszłości Avionu i bycia mężem, na którego zasługuje moja księżniczka. Właśnie wtedy do chaty wleciał gołąb. Była to najpiękniejsza gołąbica, jaką książę trzymał na swoich dłoniach. Gołąb nagle zamienił się w żabę. Książę wciąż się uśmiechał. Potem zamienił się w smoka, ale książę go nie puścił. Następnie nimfa. Książę utrzymał swoją pozycję. Potem ogr, krab i wreszcie iguana. Książę miał łzy w oczach, gdy rozpoznał w iguanie swoją ukochaną żonę. Książę położył iguanę na stole i pokłonił się jej. Klątwa prysła, gdy książę porzucił swoją arogancję i zaakceptował swoją księżniczkę we wszystkich jej skórach. Iguana przemieniła się w księżniczkę. Brawo! Złamałeś klątwę, książę Jakubie! Baba Jaga oddała latającego konia przyszłemu królowi i królowej Avionu. Pomachała im na pożegnanie. W swoim królestwie książę Jakub zetknął się ze świętowaniem i uznaniem. Został koronowany na króla Avionu z księżniczką Iguaną u boku. Wszystkie 7 królestw cieszyło się z koronacji nowego króla i królowej.
Cóż, odrobiliśmy nasze lekcje, książę. Tak, księżniczko. A lekcja jest taka, że odważny książę też może bać się zwierząt.